Na czym polega sprawdzenie układu jezdnego podestu? Ocena stanu technicznego układu jezdnego polega na sprawdzeniu poprawności działania przyrządów sterowniczych, które służą do zadania funkcji jazdy, w tym czytelności oznaczeń na panelu sterowania. Natomiast przy zasterowaniu funkcji jazdy należy zwrócić uwagę na ewentualne opory, nierówną pracę, nietypowe odgłosy wydobywające się w czasie jazdy urządzenia. Następnie należy skontrolować, czy możliwa jest proporcjonalna kontrola prędkości jazdy podestu w zależności od siły nacisku na przyrząd sterowniczy. Przy ocenie stanu technicznego układu jezdnego należy skontrolować również hamulec automatyczny. Poprzez zasterowanie i rozłączenie mechanizmu jazdy w podeście powinny się zablokować koła napędowe, a samo urządzenie powinno zatrzymać się bez przeszkód.